Dzięki muzyce i dźwiękom zapamiętujemy grę na lata, nawet nie widząc gameplayu. Zgadnij, co to za gra? Kompozytorzy i sound designerzy stosują tę taktykę, dzięki której rozpoznajemy grę już po kilku dźwiękach. Zdradzę ją wam na przykładzie muzyki z Wiedźmina. Wszyscy znamy tę melodię, prawda? Powtarza się ona tutaj. Tutaj. Oraz tutaj. Poza melodią powtarzają się też instrumenty, na przykład skrzypce. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Ta spójna stylistycznie układanka melodii, brzmień, instrumentów to audio branding. To dzięki audio brandingowi zapamiętujemy grę na lata, podświadomie łącząc obraz i audio. Żeby się przekonać, jak silnie kojarzymy dźwięki z konkretnymi obrazami, proponuję mały eksperyment. Puszczę teraz dźwięk bądź melodię, a ty spróbuj zgadnąć, z jakiej to gry. Wiesz już, że audio branding to spójny stylistyczny system dźwięków i melodii. Teraz pokażę ci, jak wygląda proces jego stworzenia. Żeby stworzyć identyfikację audio dla gry, zaczynam od analizy świata gry. Żeby zrozumieć, jakie dźwięki wpłyną na imersję podczas rozgrywki oraz dodadzą atmosfery do settingu. Etap pierwszy. Jaki jest gatunek gry, setting, inspiracje kulturowe bądź styl graficzny? Czy to zombie horror? RPG high fantasy? Czy symulator życia w średniowieczu? Jaki jest i co robi bohater bądź bohaterowie w grze? Jaką dominującą emocję powinna wzbudzać gra? Na przykład przestraszyć, uspokoić bądź wzbudzić poczucie napięcia? He's got everything to do with that little girl. Jaki będzie gatunek i styl muzyczny? Czy będzie to muzyka orkiestrowa epicka? Czy ambientowa elektroniczna muzyka? A może kameralny ambient z kilkoma instrumentami etnicznymi? Jaki będzie zakres instrumentów i jaki będzie instrument dominujący, instrument brandowy? Na przykład, kiedy myślimy o muzyce gotika, zawsze myślimy o gitarze, ponieważ ten instrument zdecydowanie dominuje w większości soundtracków i od razu kojarzymy muzykę z tej gry z tym instrumentem. Na podstawie tej analizy tworzy się brief kreatywny, który zawiera założenia dla muzyki oraz audio. Dopiero po stworzeniu takiej analizy oraz briefu kreatywnego możemy podejść do stworzenia tematu głównego oraz melodii pobocznych w muzyce. Teraz rozumiecie, że zanim napiszesz się choć jedną nutę, trzeba najpierw stworzyć strategię, a wszystko po to, żeby wiedzieć, jakie audio dla gry jest właściwe, a jakie niewłaściwe.